Siema widzowie, w kolejnym odcinku na tym kanale. To jest ta seria, co wam opowiem, więc zaczynamy z serią. Więc dziś będzie odcinek związany z zimnymi ogniami, tak na luz, na zaczęcie tej naszej serii. Więc tak, co tutaj mamy? Jak to zimne ognie? Muszą być zimne ognie. Jak nie będą zimne ognie, no to co za Sylwester, co nie? Bo każdy w sumie może sobie to kupić, nikogo nie zabraniam. Więc tak, mamy dużo tych zimnych ogni. Mamy zimne ognie Sparkle od Triplexa, mamy zimne ognie Sparkle, też dwie sztuki od Triplexa, tylko że to jest inny rodzaj niż ten. No mamy dwie sztuki zimnych ogni, takich mikołajowych. No i mamy jedną zimne ognie praskawy. Jak ktoś chce, to może sobie tutaj kod QR zeskanować. Jak ma drugą osobę przy sobie, to można sobie wejść na kod QR. Tak się to prezentuje. Mniej więcej w taki sposób. Dziękuję za takie oglądanie. No i jeszcze mogę wam powiedzieć, że to ma 8 gramów na 10 sztuk. Te mają już wam mówię. Tu jest 8 gramów 10 sztuk i to też ma tak samo. Teraz te mikołajkowe. Czekajcie, otworzymy. 8 gramów 10 sztuk. Jeszcze tutaj mamy takie coś, takie 6,4 grama całość. Ok, i teraz jeszcze raz, to mamy, jakby ktoś pytał, kod produktu, to aha, kategoria F1, spoko. Dalej. Tak się nie. O, kod produktu TXF426. Jakby ktoś chciał sobie taki sprawdzić tych, to kod produktu to mamy. No tu nie wiem gdzie. No i w sumie tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapę w górę, suba na kanale. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.